Doby tomskich strzelców wojska zaciągają, wojska zaciągają. Niejednej dziewczynie, niejednej kochance serce zasmucają, serce zasmucają. Niejednej dziewczynie, niejednej kochance serce zasmucają, serce zasmucają. Nie smuć się dziewczyno, nie smuć sama siebie, nie smuć sama siebie, bo za roczek, za dwa, bo za roczek, za dwa powrócę do ciebie, powrócę do ciebie, bo za roczek, za dwa, bo za roczek, za dwa powrócę do ciebie, powrócę do ciebie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Sebastian Woźniak i jestem pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, odpowiedzialnym za pracownię historii Bytomia i informacji regionalnej. W ramach obchodów stulecia wybuchu III Powstania Śląskiego i stulecia plebiscytu na Górnym Śląsku przedstawię Państwu dzisiaj temat Zagłębie Dąbrowskie wobec powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku. W 1918 roku, kiedy zakończyła się I wojna światowa i upadło Cesarstwo Niemieckie, jak i Cesarstwo Austro-Węgierskie, nastąpiły zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstało na tym terenie wiele nowych państw, w tym nowo odrodzone państwo polskie. Wraz z powstaniem tego państwa część mieszkańców Górnego Śląska postanowiła przygotować się i podjąć działania na rzecz przyłączenia tegoż regionu do nowo powstałego państwa polskiego. Już 10 listopada 1918 roku w czasie demonstracji podjęto uchwałę o zasięgu międzynarodowym, w którym zwrócono uwagę, że opinia międzynarodowa powinna uznać państwo polskie, niepodległe państwo polskie, a Górny Śląsk powinien należeć właśnie do tego państwa polskiego. Również zaczęły powstawać organizacje polskie, które zostały zawieszone na początku I wojny światowej, jak i również zaczęły powstawać nowe organizacje polskie, które do tej pory nie istniały. Między innymi w styczniu 1919 roku powstała Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Była to organizacja nielegalna, która miała za zadanie przeszkolenie wojskowe młodych osób, przygotowanie materiałów zbrojnych, jak również docelowo miała wywołać powstanie, które właśnie pozwoli przyłączyć Górny Śląsk do państwa polskiego. Coraz częściej też w czasie wieców ludności polskiej powstawały, czy też zostały podnoszone postulaty przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Administracja niemiecka i ludność Górnego Śląska, która chciałaby Górny Śląsk pozostał w ramach państwa niemieckiego, Rzeszy Niemieckiej, zaczęły przeciwdziałać tym postulatom dążącym do połączenia Górnego Śląska z Polską. Powstawały liczne organizacje niemieckie, które miały za zadanie właśnie dążenie do utrzymania Górnego Śląska w granicach państwa niemieckiego. Powstawały również paramilitarne organizacje, które miały za zadanie pilnowania porządku i przeciwdziałania odśrodkowym tendencjom. Również administracja niemiecka już w styczniu 1919 roku podjęła działania na rzecz spacyfikowania tych odśrodkowych nastrojów i wprowadziła na Górnym Śląsku stan oblężenia, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy stan wyjątkowy. Stan
oblężenia przewidywał, że zostaje zawieszona na terenie Głównego Śląska możliwość wiecowania, możliwość gromadzenia się i wyrażania swoich postulatów politycznych, społecznych. Również wprowadzała możliwość przeprowadzania rewizji i aresztowania działaczy, którzy przeciwdziałają właśnie państwu niemieckiemu. W ten oto sposób Zagłębie Dąbrowskie, które graniczyło z Górnym Śląskiem, stało się naturalnym zapleczem dla tych działaczy polskich, którzy funkcjonowali i którzy tutaj na Górnym Śląsku byli i dążyli właśnie do połączenia tego regionu z Polską. Kiedy okazało się, że właśnie na mocy prawa tego stanu oblężenia można było przeprowadzać rewizje i aresztowania, wielu polskich działaczy musiało uchodzić z terenu Górnego Śląska i swoją naturalną bazę znaleźć na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Tam już w marcu 1919 roku powstała ekspozytura Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, oczywiście na terenie Sosnowca. Również w maju 1919 roku została przeniesiona czy też utworzona ekspozytura Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej, która do tej pory funkcjonowała w Bytomiu. Niestety władze niemieckie rozwiązały ją i część działaczy polskich udała się do Poznania, a część utworzyła właśnie w Sosnowcu ekspozyturę Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej. I tutaj też już po rozwiązaniu tej ekspozytury powstał w Sosnowcu Komisariat Rad Ludowych Śląskich, którego zadaniem było przygotowanie plebiscytu na Górnym Śląsku, jak również opieka nad uchodźcami z Górnego Śląska. Komisariat składał się z kilkunastu wydziałów. Było to ciało kolegialne, które podejmowało decyzje poprzez współdziałanie wszystkich osób, które wchodziły w skład tego komisariatu. I tutaj też utrzymywał kontakt zarówno z władzami centralnymi w Warszawie, jak i w Poznaniu, jak również z władzami wojskowymi w Poznaniu, w Warszawie czy w Kielcach. Funkcjonował ten Komisariat Rad Ludowych Śląskich do lutego, marca 1920 roku, kiedy to powstał Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska i on też przejął właśnie opiekę nad uchodźcami i przejął też opiekę nad organizacją plebiscytu na Górnym Śląsku. Również osoby, które opuściły Górny Śląsk, a chciały właśnie walczyć w szeregach Wojska Polskiego o przyłączenie Górnego Śląska, mogły to uczynić. Werbowano tych Górnoślązaków do 7 Pułku Piechoty, którego 3 Batalion stacjonował w Sosnowcu i tam przyjmowano Górnoślązaków, którzy uchodzili ze swoich domów, by na terenie Polski móc dalej działać i dążyć do przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Również przedstawiciel Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej, Józef Drejza, odpowiedzialny za referat wojskowy, dążył do utworzenia samodzielnej jednostki wojskowej, która składałaby się z Górnoślązaków. I te jego dążenia przyniosły efekt, ponieważ utworzono stacjonujący w Częstochowie 1 Pułk Strzelców Bytomskich, który składał się właśnie z Górnoślązaków, którzy musieli opuścić swój region i zamieszkać na terenie Polski. Sytuacja, która była dość trudna dla działaczy polskich, przyczyniła się również do tego, że osoby działające w Polskiej Organizacji Wojskowej
Głównego Śląska dążyły do wywołania powstania, aby zbrojnie wywalczyć po prostu przyłączenie tego regionu do Polski. Kilkakrotnie Wojciech Korfanty opóźniał wybuch tego powstania, całkiem słusznie uważając, że administracja niemiecka będzie mogła lepiej przygotować się do przeciwdziałania temu zbrojnemu uderzeniu, które proponowali i które chcieli wywołać działacze Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Niemniej jednak z 16 na 17 sierpnia 1919 roku w północnej części powiatu pszczyńskiego wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Na jego czele 17 sierpnia 1919 roku ogłosił się jego naczelnym dowódcą, ogłosił się Alfons Zgrzebniok, a powstanie samo trwało do 24 sierpnia 1919 roku. Kiedy wybuchło to powstanie, mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego okazali wiele serca powstańcom i zaczęli działać na rzecz właśnie powstańców śląskich. To na terenie Zagłębia Dąbrowskiego właśnie powstał pomysł, by utworzyć oddziały zbrojne składające się z mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, jak również tutaj magistrat Sosnowca wydał odezwę do władz centralnych, aby wsparli wojskowo działania na rzecz poparcia właśnie powstańców śląskich i żeby wojsko wzięło udział w powstaniu, wsparło po prostu to powstanie śląskie. Niestety polskie władze centralne uznały, że rozstrzygnięcie przynależności Górnego Śląska należy osiągnąć poprzez ogłoszony właśnie w traktacie pokojowym plebiscyt, który miał odbyć się na terenie Górnego Śląska i pomysłów, które tutaj przed chwilą przedstawiłem, nie poparły władze w Warszawie, tylko uznały, że poprzez plebiscyt dokona się rozstrzygnięcie, do kogo ma przynależeć ten obszar, którym ma podlegać w trakcie plebiscytu. Ze względu na taką decyzję władz centralnych, mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego i innych regionów Polski musieli przechodzić przez zieloną granicę, czyli przekraczać Przemszę i Brynicę w nielegalny sposób, by móc uczestniczyć w powstaniu śląskim, które właśnie się toczyło. Przygotowano i przeprowadzono 4 kompanie, czyli około 800 osób na drugi brzeg Brynicy i Przemszy. Również tutaj na terenie Zagłębia Dąbrowskiego sami mieszkańcy podjęli działania na rzecz wsparcia powstańców. Piekarze sosnowieccy postanowili i dokonali tego, wypiekali po prostu chleb, codziennie nowe bochenki dla powstańców śląskich. Wszelkie organizacje polskie działające na terenie Zagłębia Dąbrowskiego podjęły starania zbiórek pieniężnych na rzecz powstańców śląskich, zbiórek rzeczy potrzebnych dla powstańców, czyli między innymi środków opatrunkowych, lekarstw, wszystkiego tego, co jest potrzebne właśnie w czasie działań zbrojnych. Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, w samym Sosnowcu, również partie polityczne podjęły działania wsparcia powstańców śląskich i tak na przykład Polska Partia Socjalistyczna utworzyła robotniczy komitet niesienia pomocy powstańcom śląskich, który miał za zadanie zbierać te środki opatrunkowe, środki pieniężne, jak również innego rodzaju nieść pomoc powstańcom śląskim. Na czele tego komitetu stanął Aleks Bień, jeden z czołowych działaczy socjalistycznych w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. Również sami mieszkańcy
podjęli starania, by wspomóc powstańców i tak na przykład górnicy z kopalni Niwka podjęli próbę przebicia się przez granicę, rozpoczęli ostrzeliwanie Gręczucu, czyli tych paramilitarnych organizacji, które pilnowały granicę i następnie przebijając się przez granicę wzięli udział w walkach o Mysłowice. Również mieszkańcy Czeladzi podjęli próbę walki, współdziałając z powstańcami w walkach o Siemianowice Śląskie. Tutaj również na terenie Zagłębia Dąbrowskiego wspierała walczących Górnoślązaków prasa, między innymi Kurier Zagłębia, Iskra i Górnik. Na łamach tych gazet ukazywały się informacje o walkach, jak również pojawiały się artykuły wspierające dążenia właśnie różnych organizacji do zbiórek pieniężnych, czy też potrzebnych materiałów. I tutaj także na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w czasie, kiedy wygasały walki i powstańcy śląscy dążący do połączenia Górnego Śląska z Polską musieli wycofywać się z Górnego Śląska, doszło do kilku incydentów. Między innymi ciężka artyleria niemiecka ostrzelała dzielnice Sosnowca, Milowice, jak również w Czeladzi budynki kopalni Saturn. Też doszło do incydentu granicznego, ponieważ powstańcy wycofujący się z terenu Górnego Śląska zostali wypchnięci właśnie na teren Zagłębia Dąbrowskiego i tutaj część Gręczuców chciała wejść na teren Sosnowca, zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, oddziały generała Hallera. Po zakończeniu działań zbrojnych pierwszego powstania śląskiego rozpoczął się eksodus mieszkańców Górnego Śląska, którzy dążyli właśnie do przyłączenia tego regionu do Polski. Po stronie polskiej znalazło się około 9 tysięcy powstańców i około 13 tysięcy ludności cywilnej, która w obawie przed represjami strony niemieckiej opuściła Górny Śląsk i znalazła się głównie właśnie w Zagłębiu Dąbrowskim. Powstały obozy dla uchodźców. Takie obozy powstały m.in. w Strzyżowicach, Twardoszycach, Grodźcu, Czeladzi czy w Niwce. Tam właśnie znalazły się osoby, które nie mogły już przebywać na Górnym Śląsku w obawie przed represjami ze strony niemieckiej. W czerwcu 1919 roku podpisano traktat pokojowy w Wersalu, którego 88 punkt głosił, że na terenie obszaru plebiscytowego na Górnym Śląsku mieszkańcy podejmą decyzję, do którego państwa chcą przynależeć, czy do państwa polskiego, czy do państwa niemieckiego. W lutym 1920 roku na obszarze plebiscytowym władzę przejmuje międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na Górnym Śląsku, składająca się z przedstawicieli zwycięskich mocarstw, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Powstają komitety plebiscytowe. Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska z główną siedzibą w Bytomiu. Na jego czele w lutym zostaje mianowany Wojciech Kokwanty jako komisarz plebiscytowy. Niemcy swoją główną siedzibę ustanawiają w Katowicach. Na jego czele staje dr Kurt Urbanek, burmistrz Rosbachu. I tak jak na obszarze plebiscytowym powstają właśnie komitety dla poszczególnych powiatów, poszczególnych miast, tak też w Zagłębiu Dąbrowskim działacze społeczni, którzy chcą wesprzeć akcję polską na terenie plebiscytowym Górnego Śląska, tak też właśnie ci działacze społeczni
tworzą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego Komitet Plebiscytowy Zagłębia Dąbrowskiego. I ten komitet plebiscytowy też zostaje założony w lutym 1920 roku. 19 na 20 sierpnia 1920 roku wybucha drugie powstanie śląskie i tutaj znowu jest znacząca rola Zagłębia Dąbrowskiego. Tutaj już od czerwca 1920 roku w jednej z fabryk produkowane są petardy, które następnie zostają wykorzystane właśnie w działaniach powstańczych na Górnym Śląsku. Znowu nielegalnie przez Brynicę i Przemrze przenikają na obszar Górnego Śląska ochotnicy, którzy chcą walczyć w powstaniu na rzecz przyłączenia tego regionu do Polski. Również na terenie Zagłębia Dąbrowskiego powstają ośrodki, które dążą do zbierania funduszy, zbierania materiałów potrzebnych do prowadzenia działań zbrojnych. Nadal działa biuro Aleksa Bienia, czyli organizacji socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalistycznej, które też wspiera powstańców poprzez właśnie zbiórki pieniężne i zbiórki materiałów sanitarnych, jak również broni. Po upadku drugiego powstania śląskiego część działaczy społecznych z Zagłębia Dąbrowskiego postanawia utworzyć na pamiątkę tych zrywów powstańczych pomnik. Powstaje komitet i w trakcie zbiórki udaje się zebrać odpowiednią kwotę pieniężną i też stworzyć taki pomnik. Powstaje on na cmentarzu w Sosnowcu i oficjalnie zostaje on otwarty, czy też odsłonięty 19 grudnia 1920 roku. Odsłonięcie pomnika poległym w czasie powstań śląskich, czyli mauzoleum braci Ślązaków, odbyło się 19 grudnia 1920 roku. Uczestniczyło w nim około 100 tysięcy osób i wśród nich byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, między innymi marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Trąbczyński. Uczestniczył oczywiście również Wojciech Kochwanty i było to takim symbolem jednoczącym Polskę z Górnym Śląskiem, czy też oddanie hołdu tym wszystkim, którzy zginęli w trakcie powstań śląskich, walcząc o przyłączenie tego regionu do Polski. W 1920 roku, jak już wcześniej wspominałem, powstał również Komitet Plebiscytowy Zagłębia Dąbrowskiego. Jego zadaniem było rejestrowanie osób górnoślązaków, którzy mogli wziąć udział w głosowaniu w trakcie plebiscytu. Starano się takie osoby przeszkolić, w jaki sposób mają głosować, żeby głos był ważny i był on za Polską. Każda zarejestrowana i przeszkolona osoba, która później była na terenie Górnego Śląska, automatycznie stawała się osobą agitującą za Polską, czyli po prostu była osobą, która współdziałała na rzecz przynależności tego obszaru, tego regionu do Polski. Komitet Plebiscytowy Zagłębia Dąbrowskiego również zbierał fundusze na rzecz aprowizacji emigrantów, którzy mieli możliwość i mieli prawa głosowania na rzecz Polski lub Niemiec i ten Komitet Plebiscytowy Zagłębia Dąbrowskiego również starał się tutaj o to, aby zbierać fundusze na rzecz tych emigrantów, których trzeba było po prostu zakwaterować, zapewnić im wyżywienie, którzy przyjechali i chcieli głosować za Polską na terenie Górnego
Śląska. Sam plebiscyt odbył się 20 marca 1921 roku i za Polską głosowało 40,4%, za Niemcami głosowało około 59,5%. Frekwencja wyniosła około 98%. Obydwie strony uznały, że jest to głosowanie zwycięskie. Dlaczego w taki sposób interpretowano wyniki? Ponieważ przyjęto zasadę, że w głosowaniu nie będzie się liczyć wynik całościowy, tylko będą rozpatrywane wyniki na szczeblu poszczególnych gmin. Strona polska poprzez nieoficjalne doniesienia dowiedziała się, że najprawdopodobniej rozstrzygnięcie plebiscytowe będzie dla niej niekorzystne i dlatego też Wojciech Korfanty, będąc głównym komisarzem plebiscytowym polskim, postanowił rozpocząć trzecie powstanie śląskie, które miało w swym założeniu przekonać gremium decyzyjne, które miało rozdzielić Górny Śląsk między Polskę a Niemcy, aby przyłączyć właśnie tą część Górnego Śląska, która głosowała w większości za Polską, do właśnie państwa polskiego. I rezygnując z bycia komisarzem, ogłosił się z 2 na 3 maj 1921 roku dyktatorem Trzeciego Powstania Śląskiego. Wybuch Trzeciego Powstania Śląskiego zaskoczył Niemcy. Polacy jednak przygotowywali się już wcześniej, od początku 1921 roku. Dowództwo obrony plebiscytu znajdowało się już od stycznia 1921 roku w Sosnowcu. Polskie wojsko natomiast też gromadziło i przygotowywało odpowiednie skrytki na granicy właśnie z Górnym Śląskiem, w których to skrytkach znajdowała się amunicja, broń, żywność, środki opatrunkowe i było to wszystko właśnie przygotowywane po to, by w ramach wybuchu kolejnego powstania mogło służyć powstańcom. Również sami powstańcy już z 2 na 3 maja, na przykład z obszaru Bańgowa, Przełajki, gromadzili się po polskiej stronie w Czeladzi. Tam otrzymywali przynajmniej częściowo uzbrojenie i ruszali do boju. Również miasta Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, stworzyły komitet, główny komitet pomocy Górnoślązakom, na czele którego stanął prezydent Sosnowca. Tutaj również w Zagłębiu Dąbrowskim powstał w trakcie powstania szpital polowy, w którym leczono i opatrywano rannych powstańców i na terenie Sosnowca również gromadzono jeńców, których odtransportowywano z Górnego Śląska, między innymi złapanych policjantów niemieckich, czy właśnie bojówkarzy paramilitarnych organizacji niemieckich. Również harcerze Zagłębia Dąbrowskiego wspierali działania powstańców śląskich. Byli łącznikiem między dowództwem a samymi powstańcami, niosąc z jednej strony rozkazy dla powstańców, a z drugiej meldunki sytuacji na froncie powstańczym. Powstanie trwało do 8 sierpnia 1921 roku, a już 20 października 1921 roku decyzją Rady Ambasadorów postanowiono o podziale obszaru plebiscytowego na Górnym Śląsku między Polskę a Niemcy. Polska otrzymała jedynie 1/3 obszaru plebiscytowego, z tym, że był to obszar bardziej uprzemysłowiony.
jeszcze raz okazało się, jak blisko jest właśnie Zagłębie Dąbrowskie Górnego Śląska, ponieważ to właśnie Sosnowca 20 czerwca 1922 roku generał Stanisław Szeptycki na czele Wojska Polskiego wkracza na teren Górnego Śląska i obejmuje we władanie w imieniu państwa polskiego poszczególne miejscowości Górnego Śląska, które zostały przydzielone państwu polskiemu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, do gmachu głównego przy placu Jana III Sobieskiego 3, gdzie można będzie skorzystać z materiałów dotyczących powstań śląskich, plebiscytu w Pracowni Historii Bytomia i Informacji Regionalnej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. A jak nie powrócę, listy będę pisał, listy będę pisał. Ty będziesz czytała, ty będziesz płakała. Ja nie będę słyszał, ja nie będę słyszał. Ty będziesz czytała.